Cześć, witam Was w kolejnym vlogu z pomieszczenia gospodarczego. Tu właśnie, gdzie w zimę będę przechowywał rośliny egzotyczne. I dzisiaj chciałem zrobić taką aktualizację odnośnie czarnego sapotu. Tutaj właśnie wylądowały moje dwa starsze drzewka. Te, które miałem z wysiewu, to są właśnie one. One były w zeszłym roku w boksie tropikalnym. Tam sobie super świetnie radziły, ale niestety boks jest w trakcie likwidacji i już tam nie będzie roślin, no więc muszą być tutaj. Mam nadzieję, że tutaj również sobie jako tako do wiosny. Liczę też na to że te drzewka tak do roku dwóch zaczną kwitnąć bo teoretycznie patrząc po ich wieku i czasie kiedy takie drzewka kwitną no to to powinno nastąpić tak za dwa do trzech lat maksymalnie. W przyszłym roku większe doniczki znowu trochę podkoksuje i może coś z tego będzie zresztą one dość dobrze przyrastają w okresie zimowym a przynajmniej tak się działo w przyszłości. Liczę też bardzo na owoce z tych drzewek. No, i tak jak niedawno Wam wspominałem, jakieś może dwa miesiące temu był odcinek, że moje szczepione czarne sapote znowu zaczęło kwitnąć. Tłumaczyłem Wam, że są potrzebne kwiaty męskie i żeńskie i że czasami drzewko jest tylko żeńskie, albo tylko męskie i rzadko zdarzają się takie, które mają i takie, i takie kwiaty. Więc tutaj z zapylaniem przyszłościowo widać no, duży problem. Trzeba tych drzewek mieć jakby więcej. Kojarzycie też pewnie, że pokazywałem wam ten egzemplarz, który kwitł teraz późnym latem, właściwie można powiedzieć już prawie jesienią. Kwitł po raz drugi, wtedy wam właśnie tłumaczyłem, co i jak z tym zapylaniem, było trochę gadania na ten temat. O ile dobrze pamiętam, taki odcinek był opublikowany właśnie gdzieś nieco ponad miesiąc temu. No i coś tu się po prostu pochrzaniło, Ja tego po prostu nie mogę zrozumieć, bo były te kwiaty późne, zresztą te drzewko już kwitło wielokrotnie. Nie jest to pierwszy raz, jak kwitnie. No i zawsze wszystko opadało, bo nie było kwiatów męskich. No i popatrzcie, Pousuwałem wszystkie owoce, zawiązki owoców, zostawiając tylko kilka takich podejrzanie dużych. No i co się tutaj dzieje? Tego bym się totalnie nie spodziewał, bo te owoce zaczynają rosnąć, są coraz większe. W tej chwili są wielkości tak mniej więcej agrestu. Zostawiłem ich tutaj cztery, z tego co widzę. No, ale na takie drzewko i tak nie byłoby więcej szans, nawet powinno być mniej. Jeszcze nawet jakieś kwiaty znowu się tworzą. Nie potrafię tego zrozumieć jakim cudem te owoce rosną, skoro powinny być zapylone. Poprzednie zawsze opadały i to w formie takiej małej, bo one są w takim wianuszku i zanim ten wianuszek się w ogóle otwarł, to wewnątrz ta kulka zrobiła się czarna i to wszystko spadało, a tutaj ewidentnie one rosną. Nie potrafię tego wytłumaczyć, bo wszelkie źródła pisane wskazują na to, że potrzeba zapylania, a tutaj kwiatów męskich nie było. I przychodzi mi do głowy tylko i wyłącznie jedno wytłumaczenie tego zjawiska, że jest to w miarę Nowa odmiana, o której może w sieci jeszcze nie za wiele jest opisane, a w sieci może opisują tradycyjną uprawę tych drzewek i może jest to odmiana, która jest podobna do kaki, które kupujecie w sklepach. Kojarzycie te owocki podobne do pomidorów kaki. No właśnie, one też są bez nasion, bo udało się taką odmianę wyhodować, która nie wymaga zapylenia, a normalnie kaki, oczywiście jest dwupienne, potrzeba zapylenia, itd, i tak dalej. No i tak samo jest też trochę z pomarańczami, cytrusami, bo jak byłem dzieckiem, to w każdej cząstce owocu cytrusowego było po kilka nasion, nawet, a obecne cytrusy tych nasion nie posiadają. Udało się takie wyhodować odmiany, które nasion nie mają. Banany też nasion nie mają, więc też udało się takie odmiany wyhodować. No i hodowcy, yy, hodowcy awokado też dążą do tego, żeby wyhodować takie awokado, które miałoby odpowiedni stosunek miąższu do nasiona i jeszcze odpowiednią jakość przechowywania owoców i tak dalej i tak dalej. Być może jest to odmiana na tyle szlachetna, że nie wymaga zapylania. A wcześniej te kwiaty odpadały, bo drzewko było na przykład za słabe. No nie wiem, nie potrafię tego zrozumieć. Ale jaram się po prostu jak pochodnia, widząc te wzrastające owoce, jak tak dalej pójdzie, no to jest szansa na to, że będzie odcinek o tytule "Tropikalne smaki kosztowanie owoców czarnego sapota". Kurczę! To jest po prostu niesamowite. Zobaczymy, czy te owoce będą dalej wzrastać. Obserwujcie kanał. Ja trzymam mega za to kciuki. No, że trzymam te owoce na drzewku, żeby nie spadły. A generalnie czarne sapoty sobie dość dobrze w zimę radzą, więc teoretycznie jest szansa, że do wiosny te owoce będą sobie wisieć na drzewku i wiosennym słońcu sobie dojrzeją. Tych owoców niestety nie da się kupić, nawet wysyłkowo. Nie widziałem ich bynajmniej ponieważ mają bardzo krótką trwałość i przydatność do spożycia, one muszą na drzewku dojrzewać, aż się zrobią miękkie. A jak się zrobią miękkie, to muszą być zjedzone w ciągu jednego, dwóch, trzech dni, bo potem się zaczynają rozpadać. Także no, jest to po prostu coś dla mnie niebywałego. Smak owoców podobno jest niezły. E, przypominałem budyń czekoladowy. E, można sobie w sieci poszukać. Nawet jeden z widzów mi ostatnio pod odcinkiem pisał, że jadł te owoce i są naprawdę niezłe. No, zobaczymy, zobaczymy. Trzymam niesamowicie kciuki za to. Ja bym bardzo chciał tego owocu skosztować. To jest jeden z owoców, na który najbardziej czekam wśród moich roślin, ale jeszcze jest dużo takich owoców, na przykład to drzewko, to drzewko. To wszystko w przyszłości może kiedyś zaowocować. Nie mogę się po prostu doczekać. A jeżeli to owocowanie się okaże prawdą i to, że te drzewko się nie musi zapylać, no to mam fajną bazę do szczepień. I będzie co szczepić. Tylko trzeba po prostu mieć jeszcze siewki. Na szczęście trochę siewek u mnie leci i już zaczynałem kiełkować, bo udało mi się też zdobyć garść takich świeżutkich nasion. Dobrze pewnie wiecie, bo niektórzy próbowali te nasiona wysiewać, że zwykle z nich nic nie wychodzi, bo te nasiona muszą być ultra, ultra, mega świeże, a ja je dostałem już kiełkujące, więc rzadko się tak zdarza, aby tak świeże nasiona udało się dorwać, no ale po prostu ktoś mi je przywiózł, załatwił i dzięki temu je mam. No i na koniec mała aktualizacja po około trzech tygodniach. Owoce cały czas rosną. Są już wielkości pomidora koktajlowego. Są tu chyba trzy sztuki na tym drzewku, bo już teraz nie pamiętam, reszta oberwane. Eee, także no wszystko wskazuje na to, że jest duża szansa, że te owoce się utrzymają. Tym bardziej, że czarny sapot, tak jak już mówiłem, dość dobrze znosi zimę i słabe nasłonecznienie. No i jest na południowym oknie. To jest wszystko, co mogę mu zapewnić w tym roku. Wiadomo, szklarnia byłaby lepsza, ale tu jest i tak całkiem przyzwoicie. Z tego co zauważyłem, przynajmniej po moich dużych czarnych sapotach wysianych z nasion, to dobrze sobie radzą w półcieniu, w sztucznym oświetleniu. Rzadko które rośliny egzotyczne sobie tak dobrze radzą. No i zobaczymy, co z tego dalej będzie. Po prostu trzeba poczekać, trzeba poczekać. Ja myślę, że przy tym tempie wzrostu, jeżeli ono się utrzyma, to gdzieś w okolicach nowego roku powinny być wielkości mandarynek, no i może do wiosny, do Nie wiem w ogóle, jak te owoce szybko normalnie dorastają, jakie jest ich tempo wzrostu, bo różne rośliny egzotyczne mają różne tempo przyrostu. Także zostawiamy to w spokoju, podlewam odrobinkę worze i zobaczymy, co się. Będzie działo w kolejnych miesiącach. Po prostu obserwujcie i bądźmy cały czas w kontakcie na kanale. Dzięki za oglądanie. Zostawcie coś pod filmem dla zasięgu, jak zwykle. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć na razie.